Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, kiedy zastanawialiśmy się z organizatorami Wieczernika tutaj w Kaliszu, jaki temat byłby tematem inauguracyjnym, rozpoczynającym ten Wieczernik, nie mam wątpliwości, że Święty Józef chce nam siebie pokazać, albo bardziej Duch Święty chce nam pokazać Świętego Józefa napełnionego Duchem Świętym. Nie mam wątpliwości, że dzisiejszy Kościół bardzo potrzebuje Ducha Świętego. My czasami myślimy w ten sposób, że jak ktoś jest napełniony Duchem Świętym, to ma różne dary i charyzmaty, uzdrawia, uwalnia, dzieją się jakieś manifestacje przez jego modlitwę, nakłada ręce, ludzie padają, słyszy jakieś głosy, czyta w sercach, pełen Ducha Świętego. Kochani moi, nie o taką pełnię Ducha Świętego mi chodzi, nie o taką pełnię Ducha Świętego walczymy. Charyzmaty i dary, które otrzymujemy, są po to, aby wzmacniać Kościół. Natomiast pełność, czy pełnia Ducha Świętego, napełnianie się Duchem Świętym jest związane nie z darami i charyzmatami. Jest związane z umiejętnością kochania miłością z krzyża. Czy rozumiecie? Ktoś, kto ma Ducha Świętego, to jest ktoś, kto umie kochać miłością z krzyża. A nie, że uzdrawia, uwalnia i czyta w sercach i ma różne cuda niewidy. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Dlatego chciałbym pokazać wam Świętego Józefa jako tego, który jest pełen miłości ukrzyżowanej. Jeszcze nie ma krzyża, jeszcze nie narodził się ten, który pokaże nam miłość z krzyża, ale wiemy już, że w Starym Testamencie są prorocy, są ludzie wybrani przez Boga, namaszczeni Duchem. Ci, którzy mają Ducha i ci, którym Duch został odebrany. Na przykład Saul, który był wybrany jako król Izraela przez możnowładców Izraela, przez tych, którzy chcieli, aby Izraelici byli tacy jak wszyscy inni. Wybierali Saula i Saul był namaszczony na króla Izraela i był pomazańcem Bożym. Miał Ducha Świętego. Oczywiście to, o czym będziemy mówić w Nowym Testamencie, zesłanie Ducha Świętego, to jest jakby zupełnie inna, niesamowita interwencja Boża, która zmienia wszystko i wszystkich. To będą ludzie narodzeni z Boga, zrodzeni przez Boga, stworzeni na nowo w Duchu Świętym. Ale Święty Józef pięknie łączy to niesamowite doświadczenie bycia namaszczonym. Namaszczenie można stracić. Można być bardzo potężnie używanym przez Boga i w pewnym momencie Duch Boży może ode mnie odejść. Wiecie, Dawid i Saul to jest dla mnie coś takiego bardzo szczególnego. Ostatnio to studiuję na modlitwie i rozmyślaniu, że kiedy Saul stracił Ducha Świętego, Duch Święty spoczął na Dawidzie. To jest dokładnie ten sam czas. I to namaszczenie Ducha Świętego Saul stracił przez to, że przestał być posłuszny Bogu. Dawid był posłuszny Bogu. Kiedy zgrzeszył z Batszebą, wiecie, to jest też bardzo ważne, jakby tu nie jest kwestia, jakie grzechy powodują, że tracisz namaszczenie. Kwestia jest taka, czy potrafisz rozpocząć pokutę za grzech, aby odzyskać namaszczenie. Dawid po grzechu z Batszebą i zamordowania Uriasza, męża Batszeby, modlił się przede wszystkim o to, aby Bóg nie odebrał mu Świętego Ducha. Dlatego, że Dawid widział, co stało się z Saulem w momencie, w którym Bóg odebrał mu Świętego Ducha. Odebrał mu namaszczenie. W Saula wstąpił zły duch. I kolejne 15 lat było dramatycznym upadaniem, aż do tragicznego końca króla Saula. Kiedy odchodzi Duch Święty, w to miejsce przychodzi zły duch. I Dawid bardzo się bał, żeby to namaszczenie Duchem Świętym po grzechu z Batszebą, po grzechu cudzołóstwa i po grzechu morderstwa nie odeszło. Gedeon namaszczony Duchem Świętym. Tam w ogóle jest
takie piękne sformułowanie, które mówi o tym, że Bóg go przyoblekł swoim duchem. To tak jakbyś miał, wiesz, rękawiczka, normalnie taka, wiesz, jak wygląda rękawiczka, nie? Jak jej nie założysz na ręce. A jak założysz na rękę, to ona zaczyna żyć jakby ta rękawiczka, rozumiesz? Że kiedy przychodzi Duch Pana na ciebie i zstępuje na ciebie, to zaczynasz żyć. Możesz być jak takie flaki, które są tylko, wiesz, biochemicznym i biologicznym składem różnych pierwiastków, ale kiedy zstępuje Duch Święty, to jest to tchnienie życia, rozumiecie? Pneuma, zaczynasz żyć. Zaczynasz żyć. Duch Święty jest duchem życia. I tak moglibyśmy wymieniać różnych bohaterów biblijnych, którzy są namaszczeni przez Ducha Świętego, aż do Józefa, który jest bardzo specyficznie namaszczony przez Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że on ma za małżonkę oblubienicę Ducha. To jest w ogóle coś niesamowitego. Mieć małżonkę, która jest oblubienicą, małżonką Ducha Świętego. Jest pełna łaski. Ona płonie 24h na dobę pełnią Ducha Świętego. Ona płonie Duchem Świętym. Wiecie, apostołowie, kiedy czynili wielkie znaki i cuda, kiedy ewangelizowali, nakładali ręce, modlili się, aby Duch Święty zstąpił, Duch Święty stępował, chrzcił tych, którzy poddawali się tej modlitwie, ale z Maryją jest troszeczkę inaczej. Mamy tak jakby wymiar maryjny namaszczeniem Duchem Świętym i pełnią Ducha Świętego i apostolski. Apostolski jest bardziej związany z ewangelizacją, aktywizmem. Maryjny jest bardziej związany z taką, wiecie, doświadczeniem pełni Ducha Świętego, który jest ukryty, ale jest niesamowite. To Maryja, która płonęła Duchem Świętym, rozpomieniała apostołów, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię. Ona była z nimi. Ona płonęła w modlitwie indywidualnej, dając im łaski, aby ewangelizowali z pełną mocą Ducha Świętego. Józef miał doświadczenie przynajmniej kilkunastu lat mieszkania 24h na dobę z oblubienicą Ducha Świętego, z płonącą pełnią Ducha Świętego małżonką. To jest w ogóle niesamowite. Wiecie, Mojżesz, kiedy widzi krzak, który płonie, ale się nie spala, jest w nim objawienie Trójcy Świętej, prawda? Pamiętacie, że ja jestem, który jestem, objawienie imienia Bożego, czyli Bóg Jahwe objawia się, Ojciec się objawia z imienia jestem, który jestem. Płonący krzew, ogień jest symbolem Ducha Świętego, a krzew, drzewo jest symbolem Jezusa. Tam mamy ten pierwszy, jakby taką manifestację Trójcy Świętej. I wyobraź sobie, że w tym momencie Mojżesz wchodzi na teren, zbliżając się do tego płonącego krzewu i słyszy: zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Tu jest objawienie Trójcy Świętej w płonącym krzewie. Jak się czuł Józef, który 24h na dobę obcował, mieszkał w jednym domu z oblubienicą, nawet nie tylko Ducha Świętego, z oblubienicą Boga, która płonęła Trójcą Świętą, w której Trójca Święta płonęła 24h na dobę. Jak się mógł Józef czuć? Co on przeżywał? Jak on był namaszczony? Próbuję sobie to wyobrazić. To musiało być coś niesamowitego. Maryja jest oblubienicą Ducha, ponieważ, pamiętacie, pierwsze wylanie Ducha Świętego na nią uczyniło ją niepokalanie poczętą. Drugie wylanie Ducha Świętego na nią uczyniło ją Matką Jezusa. Kiedy Duch Święty stąpił na nią, połączył się z nią, jej oblubieniec, efektem tego połączenia i zjednoczenia było poczęcie dziecka, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I trzecie wylanie Ducha Świętego w dzień zesłania Ducha Świętego, kiedy ona była w wieczerniku z apostołami, kiedy stąpił Duch Święty, stała się Matką Kościoła. Niepokalanie poczęta, Matka Boga i Matka Kościoła. Trzy potężne wylania Ducha Świętego. I kiedy ona, wiecie, płonie Duchem Świętym, to ona samą swoją obecnością chrzci w Duchu Świętym. Pamiętacie, że kiedy poszła do świętej Elżbiety, swojej kuzynki,
nie musiała wołać o Ducha Świętego, nie musiała nakładać ręce, żeby Duch Święty zstąpił, tak jak robili to apostołowie potem w Nowym Testamencie po zesłaniu Ducha Świętego. Samo pojawienie się Maryi jest już przestrzenią chrztu w Duchu Świętym, chrzcie w ogniu. Pamiętacie, ona podeszła do swojej kuzynki i ona nie musiała nic mówić, modlić się, nie wiadomo co, żeby Duch Święty zstąpił. I w tym momencie mały Jasio, który był w łonie świętej Elżbiety, zaczął tańczyć z radości. To greckie słowo, które mówi, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie, jest odpowiednikiem hebrajskiego, kiedy Dawid tańczył przy Arce Przymierza. A więc mały Jan został ochrzczony Duchem Świętym i zaczął tańczyć wokół Arki Przymierza, w której łonie był Bóg. Skąd wiemy, że Maryja ochrzciła Duchem Świętym, obecnością Ducha Świętego Elżbietę i Jana? Ponieważ ojciec Zachariasz, ten kapłan, który miał to pierwsze zwiastowanie, że będzie ojcem Jana Chrzciciela, usłyszał, że jego dziecko, jego syn zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Więc chcę wam, kochani, pokazać tą pewną perspektywę, co to znaczy, kiedy Maryja jest przy tobie, że jest nie sposób nie być namaszczonym Duchem Świętym, nie sposób nie być pełnym Ducha Świętego, jeśli mieszkasz z oblubienicą Ducha Świętego 24 ha na dobę, kilkanaście lat w jednym domu. I nie musisz się modlić o Ducha Świętego. Nie musisz wołać Go, żeby On przyszedł. Wystarczy, że mieszkasz w bliskości z tą, która jest Jego oblubienicą. Więc Józef był namaszczony Duchem Świętym w sposób niesamowity. Ale mówiłem wcześniej, że to namaszczenie jest związane przede wszystkim z darem, umiejętnością kochania miłością z krzyża. Miłością, która kocha ponad bycie sprawiedliwym. Jeśli będziecie tylko jak sprawiedliwi, uczeni w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówił Jezus. Można wypełniać Torę, można wypełniać 613 przepisów prawa religijnego Starego Testamentu i nie wejść do Królestwa Bożego. Bo można wejść w pewien sposób w legalizm, który niszczy miłość. Można bardzo często żyć literą prawa, a nie żyć literą miłości. Ja pamiętam takie rekolekcje, które kiedyś głosiła siostra Bridge McKenna i tam na tych rekolekcjach nagle, kiedy temat był o miłości bliźniego, jak my, kapłani, mamy kochać drugiego człowieka, to wyszedł pewien ksiądz, nagle się zgłosił, że on chce coś powiedzieć. 80 lat miał staruszek, wyszedł przed wszystkich księży i mówi, ja w moim zakonie jestem uznawany za chodzącą regułę. Mówi, nie pamiętam, żebym w jakikolwiek sposób przekroczył reguły mojego zakonu. I zaczyna wymieniać, jaki jest święty i doskonały. Wszyscy tak patrzą na niego zdumieni, o co kaman. I w pewnym momencie zamilkł i powiedział, ale bracia, ja nigdy nikogo nie kochałem. I się rozpłakał. Rozumiesz? Ale ja nigdy nikogo nie kochałem. Sąd, który będzie każdym z nas w momencie naszej śmierci, będzie sądem z miłości. Możesz perfekcyjnie się modlić, zaliczać wszystkie różańce i koronki do Bożego miłosierdzia i nawet pielgrzymować do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu co roku. Ale jak nie umiesz kochać, jesteś nikim. Święty Paweł o tym powie. Nie? Choćbym, wiesz, miał dary i charyzmaty, góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Byłbym niczym. Można uzdrawiać, wskrzeszać zmartwych i robić różne cuda. Nieprawdopodobne. Ale jak nie masz miłości, jesteś niczym. Jesteś niczym. I teraz chcę się przypatrzeć świętemu Józefowi pod kątem tego, czy on jest namaszczony Duchem Świętym, to znaczy jak kocha. Jak umie kochać.
To jest dla mnie weryfikator, czy ktoś jest namaszczony Duchem Świętym, czy nie. Nie jakie ma dary i charyzmaty, tylko jak umie kochać miłością z krzyża. To jest weryfikator. I kiedy patrzę na to, co stało się w tym niesamowitym czasie, kiedy Józef poznaje Maryję, Józef jest z rodu Dawida, Maryja jest z rodu Dawida. Maryja według tradycji apokryficznej, mistycznej, jako 7-letnia dziewczynka została oddana na posługę w świątyni. Zaopiekowała się nią prorokini Anna oraz kapłan Zachariasz, ten przyszły tata Jana Chrzciciela. I Maryja, kiedy po kilku latach wychodzi ze świątyni, jest nastolatką. Jej rodzice już nie żyją. Wraca do Nazaretu i tam dokonuje się przydzielenie jej, w jakiś sposób, tak można powiedzieć, męża. I znowu tradycja mistyczna mówi nam o tym, że wielu mężczyzn starało się o rękę Maryi. Była przepiękną dziewczyną, o niesamowitych cnotach. Musiała robić nieprawdopodobne wrażenie na wszystkich w całym Nazarecie. Wielu więc z różnych stron chciało ją pojąć za żonę. I kapłan Zachariasz zrobił taki test, żeby to Bóg wybrał tego, który ma być jej oblubieńcem, jej małżonkiem. Ustawił tych mężczyzn w szeregu, każdy dostał gałązkę i kapłan Zachariasz modlił się, aby zakwitła gałązka temu, kogo Bóg wybiera na męża Maryi. No i zakwitła tylko Józefowi, który sam w sobie był przekonany, że ma najmniejsze szanse, bo tak wybitni i wspaniali mężczyźni stali koło niego. To oczywiście tradycja mistyczna, ale to, co już jest tradycją biblijną, pokazuje nam, że Józef nie miał żadnych wątpliwości, że poślubi najwspanialszą dziewczynę wszechświata. Każdy mężczyzna, który jest naprawdę zakochany w swojej kobiecie, dla niego ona jest najpiękniejszą dziewczyną wszechświata. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest subiektywna sprawa, ale akurat w przypadku Maryi była to obiektywna ocena całego wszechświata i całego nieba. Że ona była najpiękniejsza. I jest najpiękniejsza. I będzie najpiękniejsza na całą wieczność. Więc Józef zaczął płonąć miłością do Maryi, pragnieniem, tęsknotą za nią, nieprawdopodobnie. No i wszystko przygotowywało się, prawda, do ślubu. Ślub w Izraelu składał się z dwóch części, dwóch etapów. Pierwszy etap to był wtedy, kiedy przy asyście kapłana małżonkowie przyrzekali sobie miłość, a potem po tej ceremonii ślubnej oblubienica wracała do swojego domu, oblubieniec przygotowywał dom dla oblubienicy. Więc mamy sytuację, w której Słowo Boże mówi, że Maryja stała się brzemienną, zanim jeszcze zamieszkali razem, Józef i Maryja, ale są już małżeństwem niedopełnionym, ponieważ oblubieniec, przygotowując dom dla oblubienicy, kiedy on był już gotowy, uroczyście z całą eskortą przyjaciół oblubieńca wprowadzał uroczyście oblubienicę do domu, który sam dla niej przygotował. Więc mamy sytuację taką, że oni już są mężem i żoną. Maryja wraca do swojego domku w Nazarecie rodzinnego, a Józef zaczyna przygotowywać dom dla Maryi, żeby razem zamieszkać. I wtedy dokonuje się zwiastowanie. I wtedy, pamiętacie, przychodzi archanioł Gabriel i mówi Maryi, że będzie matką Mesjasza. To jest szokujące oczywiście. Maryja nie jest w stanie tak naprawdę, jest zmieszana, w ogóle Słowo Boże mówi. Zmieszana tym, że jest ona wybrana, ale jest zmieszana też tym, jak to się stanie, skoro nie zna męża. Nie znam. To jest to słowo, wiecie, jadach, które mówi o współżyciu, tej bliskości fizycznej, emocjonalnej, duchowej ze swoim mężem. Nie znam, czyli nie współżyłam z mężem. Jak to się stanie, że stanę się matką, jeśli nie współżyłam z mężem? Nie bój się, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni.
Ktoś może powiedzieć, że po tym zwiastowaniu, dlaczego Maryja nie pobiegła szybko do Józefa powiedzieć o tym zwiastowaniu? Wiecie, są pewne rzeczy, które są sekretami króla. To jest coś, co charakteryzuje mistyków, tych, którzy znają Boga i których Bóg zna. Czasami jest tak, że ktoś chce bardzo być jakimś mistykiem w swoich oczach i w oczach innych i na prawo i lewo chwali się, co to on nie przeżywa, jakie on ma uniesienia duchowe, jakie ma przeżycia mistyczne, jakie nie ma wizje, głosy słyszy, oj, teraz mnie duch dotknął, teraz to, teraz tamto. Wiesz, kiedy rano się modliłam, to doświadczyłam nieprawdopodobnie tego. Spokojnie, Maryja, pamiętajcie, jest dla nas wzorem relacji mistycznej i ona wszystko trzyma w sekrecie. To, co widać na zewnątrz, to jest to, jak ona kocha. Kocha jako służebnica, ale jej przeżycia z Bogiem są tak intymne, że kiedy Bóg nie powie, powiedz komuś, to się tego nie mówi. Bo tym można między innymi poznać prawdziwego czy fałszywego mistyka. Fałszywy opowiada na prawo i lewo o swoich doznaniach z Bogiem, a prawdziwy mistyk kryje to wszystko w swoim sekrecie, tak żeby się nikt nie dowiedział o tym. Zapamiętajcie to, bo dzisiaj mamy wylew fałszywych mistyków. Wylew. Mnóstwo. Maryja przychodzi do Józefa, musi poprosić o pozwolenie. Na co? Na to, żeby pójść do Elżbiety, która jest w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Musiał się Józef pewnie zdziwić, skąd Maryja wie o czymś takim. Może podpytywał, nie wiem jaka była rozmowa czy dialog między nimi, ale że Maryja była już małżonką Józefa, to musiała poprosić go o pozwolenie, żeby mogła pójść do Elżbiety. Józef pewnie chcąc, nie chcąc zgodził się na te 3 miesiące, żeby Maryję posłać. I Maryja idzie 153 kilometry przez góry do Ain Karim po to, żeby służyć. Jaka kobieta będąc w ciąży, pierwszą myślą jaką ma, nie jest myśl o sobie, tylko myśl o tym, żeby usłużyć komuś, kto jest bardziej potrzebujący niż ona. Kto być może wymaga większej opieki i miłości niż ona. Taka jest Maryja. To też jest bardzo charakterystyczne dla nas, że jak mamy prawdziwe doświadczenie Boga, to pierwszą rzeczą, którą On nas uaktywnia, jeśli to jest prawdziwe spotkanie z Bogiem na modlitwie, to jest od razu, komu mogę usłużyć miłością. Ja widzę na przykład ludzi, którzy mają odloty na różnych charyzmatycznych spotkaniach, a potem trzeba pomyć naczynia po spotkaniu i nie ma nikogo chętnego. Fałszywa mistyka, fałszywe doznania. Spotykasz się tylko ze swoimi emocjami. Nakręciłaś się emocjonalnie. Idź do domu, odpocznij, weź prysznic, zastanów się nad szukaniem prawdziwie Boga. Prawdziwe przyjście Boga na twojej modlitwie uaktywnia cię, pomimo twojego zmęczenia, trudu, uaktywnia cię od razu do bycia sługą. I patrzysz, komu możesz usłużyć. To jest prawdziwa charakterystyka prawdziwego spotkania z Bogiem. Więc Maryja biegnie, aby być służącą. Matka Boga, Matka Mesjasza biegnie, aby być służącą. Józef w tym czasie, nie mam żadnych wątpliwości, że musiał pracować tak, jak kiedyś pracowało się w komunizmie i te postacie na plakatach, pamiętacie, starsze osoby pamiętają, 300% normy i ta kobieta na ciągniku takim starym, nie? I zasuwa uśmiechnięta w chustce, 300% normy wyrobionej. I myślę, że święty Józef 500% normy wyrabiał, żeby jak najszybciej skończyć dom, by wprowadzić uroczyście Maryję, swoją ulubienicę, kiedy ona wróci od Elżbiety. I kiedy wraca, wyobrażam sobie, jak Józef wybiega z domu, patrzy, już jest. Jedzie na osiołku, podbiega do niej, bierze ją w ramiona, tuli na maksa, wprowadza ją do domu, pokazuje jej cały dom. Maryja uśmiechnięta, rozgląda się, patrzy. Ale patrzy też Józef coraz bardziej uważnie i widzi co?
że Maryja ma zaokrąglony brzuszek. Raczej nie jadła fast foodów przez 3 miesiące, 5 razy dziennie, żeby jej się tak zaokrąglił. I myślę sobie, wiecie, że Józef w tym momencie próbuję sobie to wyobrazić, wiesz, że poślubiłeś najpiękniejszą dziewczynę wszechświata, która jest tak niesamowicie zakochana w Bogu, jest tak pełna cnoty, jest tak pełna miłości, jest taka czysta, jest taka jak, wiesz, najpiękniejszy kwiat. I wraca i jest w ciąży po 3 miesiącach. Co musiało się stać w sercu Józefa w tym momencie? Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. Niektórzy mówią, no ale dlaczego Józefowi nie powiedziała? No między innymi dlatego, że to są sekrety króla między nią i Bogiem. Więc Maryja, i to też jest tradycja mistyczna, kiedy ona tłumaczy pewne rzeczy różnym mistykom i świętym, że była przekonana, iż Bóg tak samo jak do niej przyszedł w Nazarecie, tak samo przyjdzie do Józefa i wszystko mu wyjaśni. No bo jak ludzkie słowa mogłyby wyjaśnić tajemnicę, którą ona nosiła w swoim łonie? Mężu, pomyśl, gdyby przyszła twoja żona krótko po ślubie, w ciąży i powiedziała, słuchaj, chciałabym ci powiedzieć jedną rzecz. Duch Święty, Bóg mnie zapłodnił i jestem w ciąży z Bogiem. Co byś pomyślał? Co byś pomyślał? Powiedz mi, co ona miała powiedzieć? Że miała spotkanie z Bogiem i Bóg ją zapłodnił i ma w swoim łonie Boga? No kto by w to uwierzył? Jakimi słowami mogła Maryja wytłumaczyć tą nieprawdopodobną tajemnicę? Jak Bóg nie wyjaśni ci takich tajemnic, to żaden człowiek nie jest w stanie ci tego wyjaśnić. Co więcej, tylko Bóg może cię przekonać, że to jest prawda. Choć nie wiem, jak to ubrał, w jaki sposób przedstawił, jak Bóg swoim autorytetem nie stanie i nie potwierdzi tego, to o takich tajemnicach nikogo nie przekonasz, że one są prawdą. Rozpoczęła się Pascha Józefa. Straszliwa Pascha Józefa i Maryi. I znowu tradycja mistyczna mówi, to były najgorsze, najstraszniejsze 3 dni i 3 noce Józefa. Wiedział jedno. Moja żona mnie zdradziła. Jest w ciąży. Słowo Boże mówi, że Józef był sprawiedliwy, czyli był cadykiem, czyli perfekcyjnie wypełniał prawo. I dokładnie wiedział, co teraz musi zrobić zgodnie z prawem, jako cadyk sprawiedliwy. Że musi pójść do przełożonego synagogi, zgłosić cudzołóstwo i wszyscy w Nazarecie będą kamienować Maryję. Pierwszym, który rzuci kamień, jest zdradzony mąż. Więc Józef będzie pierwszym, który rzuci kamień w Maryję. I gdyby Maryja została okamienowana, Józef nie miałby żadnego grzechu. Postąpiłby według Tory, według Bożego prawa. Nie miałby żadnego grzechu. I próbuję sobie wyobrazić, jak, co się dzieje w jego sercu, kiedy z jednej strony być może umiera miłość i szacunek do Maryi, zawód, który po prostu roztrzaskał jego serce na kawałki, tak się na niej zawiódł, a z drugiej strony chce ją uratować od śmierci. 3 dni i 3 noce Maryi, które też były swoistą paską dla niej. I też ta tradycja mistyczna pięknie opowiada o tym. Maryja przekazuje pewne informacje bardzo ważne w tłumaczeniu tych nieprawdopodobnych dni i nocy, że Maryja nie bała się o siebie.
Maryja nie bała się o siebie, że zostanie ukamienowana. Maryja bała się, że zostanie ukamienowany w niej Jezus Chrystus. Czyli zbawienie świata nie nastąpi. Zadaję sobie pytanie, nie? Jak Bóg zaryzykował, doprowadzając do takiej sytuacji ekstremalnej, ryzykując ukamienowanie swojej matki i swojego syna w jej łonie? Gdyby Józef był tylko sprawiedliwie wypełniający prawo, a nie był pełen Ducha Świętego, miłości z krzyża, kiedy wszystko i wszyscy cię niszczą, mordują, katują, a ty przebaczasz. Bo to jest miłość z krzyża, która jest zdolna oddać życie za swojego wroga, który cię niszczy. Gdyby Józef nie był pełen Ducha Świętego, a byłby tylko sprawiedliwie wypełniającym prawo żydowskie, nie byłoby zbawienia. Maria by została ukamienowana, a w jej łonie Jezus Chrystus. I właśnie to, że Józef podejmuje decyzję, że oddali ją potajemnie i przyjmie hańbę zdradzonego męża zaraz po ślubie. Wszyscy będą się śmiać, wszyscy będą z niego kpić, będą pokazywać go palcami. Co to za facet, którego żona zdradza zaraz po ślubie? Bierze na siebie tą hańbę, a ją potajemnie oddali. Znaczy powie, że to jest jego dziecko. Ale pewne rzeczy takie nastąpiły, że chce ją oddalić od siebie. I wtedy dopiero przychodzi anioł. Myślę, że też Gabriel, tak jak do Maryi, bo to jest anioł objawienia, który tłumaczy Józefowi we śnie całą Bożą tajemnicę wcielenia. I znowu wyobrażam sobie, jak Józef zrywa się, biegnie do Maryi, otwiera drzwi, bierze ją w ramiona, biega z nią rozradowany po całym domu, trzymając w ramionach, bo już wie. Jaka radość Maryi, że Józef już wie. Jaka radość Jezusa w łonie, że Józef już wie. I ktoś mógłby zadać sobie pytanie, po co to było? Po co to było? Czy Bóg nie mógł przyjść wcześniej? Wystarczyłoby, żeby przyszedł dzień wcześniej przed przyjazdem Maryi. Maryja już wracała od Elżbiety. Józef po ciężkiej robocie kładzie się spać. Przychodzi anioł pański, mówi, słuchaj, jutro wraca Maryja, ale muszę ci wyjaśnić pewną tajemnicę, bo przyjdzie z zakrąglonym brzuszkiem, żeby się nie zdziwił. Bo tu chodzi o to, o to i o to. Dlaczego Bóg tego nie zrobił? Dlaczego? Dlaczego on się ciągle spóźnia według naszych ludzkich kryteriów z odpowiedzią? Dlaczego? I chyba nie ma innej odpowiedzi jak ta, że prawdziwa miłość jest rozpoznawalna po tym, czy potrafi przyjąć cierpienie za tego, kogo kocha. Że prawdziwa miłość jest testowana wtedy, kiedy ktoś wydaje ci się, że totalnie ciebie zawiódł, a ty mu przebaczysz. Ale jest jeszcze jeden aspekt bardzo ważny. Prawdziwa miłość jest otwarta na cierpienie, które przygotuje ci serce do przyjęcia powołania i Bożego przeznaczenia, jakie bez tego cierpienia nie byłbyś w stanie przyjąć. Znaczy, Józef sprzed tego doświadczenia to był młody chłopak, nie myślę, że to był jakiś stary gostek. W Izraelu do 22-24 lat najpóźniej trzeba było już ożenić się.
To był młody chłopak, młody mężczyzna. Józef sprzed tego wydarzenia. To był Józef, który był zakochany w najpiękniejszej nastolatce z Nazaretu. Józef, który był przekonany, że będą razem w Nazarecie spędzać sobie miło czas. On będzie cieślą, Maria będzie dbała o dom, o swój ogródek i będą żyli długo i szczęśliwie. Serce Józefa musiało być przetestowane do przyjęcia powołania nieskończenie większego niż byciem tylko mężem Maryi, dziewczyny z Nazaretu. Serce Jezusa musiało przejść test miłości, test cierpienia, by się tak rozszerzyło, by Józef mógł przyjąć Maryję jako Matkę Boga. A on rolę opiekuna Boga w małym domku w Nazarecie. Rozumiecie, to cierpienie było potrzebne po to, żeby on zrozumiał, do jakiego powołania został przez Boga uzdolniony. Do bycia mężem Matki Boga. Został uzdolniony do bycia opiekunem ziemskim, w oczach innych Ojcem Bożego Syna. Kochani, nie mam wątpliwości, że jeśli przeżywamy niewinne cierpienie, to jest ono po to, aby rozszerzyć nasze serce do powołania, które Bóg nam przygotuje, czy przygotował, ale tylko test cierpienia. Na ile ja w cierpieniu kocham, a nie buntuję się z powodu takich, a nie innych okoliczności mojego życia, On może mi to powołanie dać. On może mi to powołanie dać. Zobaczcie, że nawet apostołowie, zanim jest zesłanie Ducha Świętego, zanim rozpoczyna się wielki nakaz misyjny, zanim idą na cały świat, muszą przejść test cierpienia, test krwi, test próby krzyża. To było dla nich straszliwe cierpienie, uświadamiając sobie, że nigdy nie kochali. Nigdy naprawdę Jezusa nie kochali. Im się wydawało, że kochają. Wiecie, dlaczego to jest dla mnie tak ważne? Ktoś ma albo ktoś nie ma Ducha Świętego. Jak kochasz? Nam się może wydawać, że kochamy. Podejrzewam, że mamy tutaj mnóstwo ludzi, którzy przychodzą jako mąż i żona i biorą ślub, przyjmują sakrament małżeństwa w tym kościele. I we wszystkich kościołach Polski i świata. Jak to jest, powiedz, że zakochanym wzrokiem patrzą na siebie i mówią: będę Cię kochał, będę Ci wierny, będę uczciwy, nie opuszczę Cię aż do śmierci. A kilka lat później, czy kilkanaście lat później, z całą nienawiścią walczą o podział majątku w czasie różnych procesów rozwodowych. Nie mogą na siebie wręcz patrzeć. Jak to jest możliwe? Miłość się skończyła. Według mnie tej miłości nigdy nie było. Znaczy, procesy biochemiczne, które zachodzą w naszej części ciemieniowej mózgu, omyłkowo wzięliśmy za miłość. Ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość jest decyzją wyboru. Motylki w brzuchu nie oznaczają, że to będzie mój mąż. Że będę mu wierna do końca. Wiesz, bijące serce u faceta na widok wspaniałej dziewczyny nie oznaczają, że ja będę jej wierny do końca życia. Zakochanie, fascynacja nie oznacza, że przysięga małżeńska będzie dotrzymana przeze mnie. Zakochanie, fascynacja drugim człowiekiem. Mówią o tym zajmujący się fachowo tymi procesami biochemicznymi w głowie, że taki stan zakochania może trwać nawet 2-3 lata. Nie daj Boże, jak w trakcie motylku w brzuchu czy procesów biochemicznych, które nazywasz miłością, podejmiesz decyzję o przysiędze na całe życie. Nie dziwię się, że papież Franciszek mówi, że 3/4 dzisiaj małżeństw na świecie jest
nieważnych. Ludzie są nieprzygotowani do kochania. Nie mają Ducha Świętego. Dzisiaj nie możesz wejść w małżeństwo, w ogóle nie możesz wchodzić w małżeństwo, jeśli nie umiesz kochać miłością z krzyża. Jeśli nie umiesz kochać miłością, która będzie przebaczać wszystko. Że cię twój mąż ukrzyżuje swoim grzechem, swoimi nałogami, swoim lenistwem, egoizmem. A ty będziesz ofiarowywać to cierpienie za jego zbawienie. I twoje serce, pomimo łez płynących z twoich oczu, będzie wołało: kocham cię i przebaczam ci. Przebaczam ci. Przebaczam ci. Rozumiesz? To jest miłość Ducha Świętego. Już mam kończyć, co czy jeszcze nie? Piotr miał taką ludzką miłość, nie? Procesy biochemiczne w głowie. On naprawdę był przekonany, że kocha Jezusa. Naprawdę był przekonany, że kocha Jezusa. Pamiętacie, ostatnia wieczerza, msza prymicyjna, 12 wyświęconych kapłanów, 12 biskupów, przyszły papież. Jezus mówi o swojej męce i śmierci. Piotr wstaje. Jezu, chciałbym ci coś powiedzieć. To może nawet przy wszystkich. Że choćby cię wszyscy zostawili, ja ciebie nie zostawię. Jeśli będzie trzeba, pójdę z tobą na krzyż. Słyszysz? Słyszycie wszyscy, chłopaki? Małżonkowie, którzy składają sobie przysięgę małżeńską, są przekonani jak Piotr. Ja ją kocham. Ja go kocham. Jezus spojrzał na Piotra i powiedział: Piotrze, kogut trzy razy nie zapieje, a ty się mnie wyprzesz. Panie, ja? O czym ty mówisz? Ty chyba nie wiesz, jak cię kocham. Spójrz w moje serce. Co ty mówisz? Kilka godzin później grzał się przy ognisku. Jego miłość zweryfikowała zwykła służąca. To nie był, rozumiesz, oddział legionistów z zniesionymi mieczami. Wyznaj miłość do Jezusa, to zetniemy ci głowę. Zwykła służąca. Przepraszam bardzo. Czy ty nie jesteś jednym z jego uczniów? Ja? O czym ty mówisz, kobieto? Nie znam tego człowieka. Nie znam tego człowieka. O czym ty mówisz? Piotrze, nie znasz tego człowieka? Przecież kilka godzin wcześniej deklarowałeś, że pójdzie z nim na krzyż. O czym ty mówisz? Rozumiecie, to jest ludzka miłość. Tutaj przy ołtarzu składamy sobie przysięgi małżeńskie. A kilka lat później nie znam tej dziewuchy. Nie znam tego wrednego typa. Nawet mi o nim nie mów. Ludzka miłość, uczucie, emocje, motylki w brzuchu, procesy biochemiczne w głowie. Nic więcej. I kiedy Jezus zmartwychwstały, przychodzi do Piotra. Też jest piękne, że on mu nie wyrzuca: chodź tutaj, musimy porozmawiać. No i co zrobiłeś najlepszego? Zdradziłeś mnie, tak? A nie mówiłem? Może tak by Jezus chciał powiedzieć. My byśmy tak pewnie powiedzieli. Nie mówiłem, że tak będzie? Jezus pyta Piotra tylko o jedno. Żadnych wyrzutów sumienia. Czy kochasz mnie? To jest niesamowite u niego. Czy kochasz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Ale wyznanie miłości to nie wszystko. Bo to jest cały czas ta miłość jeszcze Piotra, wiecie jaka, nie? Ta mieszanka ludzkich uczuć. Teraz już cichutko mówi, że kocham. Już się nie wydziera przed wszystkich i się nie chwali, jak to on kocha. Kiedyś, wiecie, słuchałem pewnego zakonnika, takiego staruszka, który mówi, że z biegiem lat coraz ciszej mówi Bogu, że go kocha. Nie, na początku tego nie rozumiałem. A potem zrozumiałem, że tak doświadcza swojej słabości i niemocy w kochaniu, że przestajesz głośno manifestować, jak to bardzo kochasz Jezusa. Widzisz swoje grzechy, swoją nędzę, swoje upadki, swoje zdrady, swoje niewierności
i coraz ciszej mówi, że kocham. Ale kocham tak, jak potrafię. Jezus, to kocham nawet wyszeptane z bólem, bo widzimy, jak mizerna jest ta miłość do Niego. Przyjmuje jak najwspanialszy klejnot. Tylko, że ten klejnot, on teraz musi zostać rozpłomieniony mocą miłości, która nie jest tego świata. I Jezus mówi, Piotr, apostołowie, musicie teraz zamknąć się w wieczerniku z moją mamą. I dopiero jak zostaniecie uzbrojeni mocą z wysoka, jaką mocą? Mocą miłości z wysoka. Miłości, której nie znacie. Dopiero wtedy będziecie zdolni oddać za mnie swoje życie. Wyznać mi miłość do końca. Ludzka miłość nie przetrwała próby krzyża. Potrzebujecie miłości, która nie jest z tego świata. Potrzebujecie miłości, którą jest Duch miłości. Dzięki mocy Ducha Świętego ja mogłem oddać życie za was, przebaczając wam wszystko. I tą miłość musicie sprowadzić z nieba na ziemię. Uzbroić się w nią. I wtedy będziecie zdolni do miłości z krzyża. Taką, którą widzieliście u mnie. Która nigdy nie odejdzie. Która nigdy nie zostawi. Która nie powie, kochasz mnie, ale jak przestajesz kochać, to asertywnie mówię ci, nie! I odchodzę. Stawiam bramę, omurowuję się. Jak będziesz mnie niszczył, to się rozwodzimy. To nie jest miłość z krzyża. To jest ludzka, psychologiczna miłość. Nie mówię o sytuacjach takich, że wiesz, twój mąż z siekierą za tobą lata. To jest oczywiste, że trzeba wtedy rozejść się, w sensie zmienić miejsce zamieszkania, ale nie rozwodzić się. Po to Kościół pokazuje możliwości separacji czasowej z danym czasem na nawrócenie, na pojednanie, na rozpoczęcie jakiejś terapii, na rozpoczęcie prawdziwego nawrócenia, albo separacja stała, ale nigdy rozwód. I Piotr z Maryją, z apostołami trwa na modlitwie. Oni się modlili tak, jak się nigdy wcześniej nie modlili. Dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc. Wyobrażam sobie tą sytuację, jak może już zmęczeni mówią do Maryi, czy już koniec? Już przyszedł, czy nie? Może jest w głębinach naszych serc, może już jest okej. Okay. Wiecie, jak my robimy na różnych spotkaniach modlitewnych, nie? Może uczucia, że już jest tak fajnie i tak dalej, to może już jest ten Duch Święty. Matka Boża mówi, nie, jeszcze nie. Ona dokładnie wie, jak on przychodzi. Ona jest jego małżonką. Jest jego oblubienicą. Mówi, jeszcze nie, modlimy się dalej. Modlimy się dalej, modlimy się dalej. I pamiętacie, po 9 dniach, 9 nocach on wstępuje i zmienia się wszystko. I zmienia się wszystko. I tych 12 przestraszonych chłopaków zostaje przetransformowanych, stworzonych na nowo przez miłość, która nie jest tego świata, która na imię ma Duch Święty. I są zdolni oddać życie za swojego Jezusa. Dzięki tej miłości. Rozumiecie, 50 dni wcześniej cień Piotra grzejącego się przy ognisku, kiedy weryfikowała jego miłość do Jezusa zwykła służąca, emanował tylko lękiem, strachem i przerażeniem o własne życie. 50 dni później, kiedy Piotr szedł do świątyni, to ludzie ustawiali chorych rzędem na drodze do świątyni, żeby choć cień Piotra padł na chorych, a ci byli uzdrawiani. 50 dni wcześniej cień Piotra uwalniał lęk, strach i przerażenie. 50 dni później cień Piotra uzdrawiał chorych. Kto zrobił różnicę? Duch Święty. Dlatego tak się cieszę, kochani, że tu jesteśmy w tym wieczerniku. Że rozpoczyna się 9 dni, 9 nocy modlitwy. Pięknie byłoby, aby cała Polska w tą modlitwę się włączyła tak, jak każdy potrafi. Czy internetowo, czy poza internetem, w ogóle powiem wam szczerze, że tak jest mi przykro, że ciągle musimy tą namiastką łączności przez ten internet działać w naszym życiu, bo przecież sakramentów, żywej obecności Boga nie ma przez internet.
To jest spotkanie twarzą w twarz z Bogiem. Jego ciało i moje ciało. On chce mnie pocałować w usta, aby przyjść do mojego ciała. Komunia święta. To jest intymność dwóch ciał. Tego nie dostaniesz przez internet. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Nie dostaniesz przez internet takiej obecności Bożego Ducha, jaką otrzymujesz w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, z konkretnymi ludźmi, zgromadzonymi w imię Jezusa. Proszę was, gdzie tylko możecie, zostawcie już te internety. Dajcie wysiłek, dajcie swój trud. Jedźcie w miejsca, gdzie fizycznie spotkacie się z ludźmi. Gdzie otrzymacie fizycznie przyjście Jezusa Chrystusa do was, do waszego ciała. Jego ciało w waszym ciele. Tam jest najpotężniejsza moc Ducha Świętego. Święty Józef. Wiecie, że papież ogłosił rok świętego Józefa. Ale myślę sobie o Marcie Robeo, mistyczce. Jedna z największych mistyczek XX wieku Kościoła katolickiego. Która mówiła, że święty Józef będzie patronem XXI wieku. Że będzie patronem Kościoła, bo przyjdą takie ciemności na Kościół, że będzie potrzeba absolutnie wyjątkowej opieki Kościoła, żeby Kościół przetrwał. I dlatego w sposób szczególny będzie uwolniony z nieba w całej mocy namaszczenia Duchem Świętym, święty Józef, do ochrony Kościoła. Matka Boża powiedziała siostrze Łucji, że ostateczna walka między Bogiem a szatanem będzie walką małżeństwa i rodziny. Pamiętacie trzecią odsłonę tajemnicy fatimskiej, gdzie na samym końcu dzieci widzą świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus błogosławiącego cały świat. To jest końcówka objawienia fatimskiego. Jest niesamowite, że to wszystko się sprawdza w naszych czasach, że zaczynamy żyć w tym czasie, wchodząc w coraz trudniejsze czasy i w coraz większe ciemności w Kościele. I potrzebujemy ochrony kogoś, kto jest ponadprzeciętny. Kogoś, kto był przez 2000 lat ukrywany przez niebo, aby wystąpić do najpotężniejszej walki jako ten, który jest postrachem duchów piekielnych. Tak nazywamy go w litanii. Dlatego uważam, że jest absolutną koniecznością odnowienie niesamowitej przyjaźni ze świętym Józefem w twoim małżeństwie, bo są takie ataki dzisiaj na małżeństwo, że bez ponadnaturalnej pomocy nieba, bez ponadnaturalnej ochrony tego bodyguarda niebiańskiego, świętego Józefa, milczącego wojownika, który stanie na straży twojego małżeństwa, twojej rodziny, twojego domu, jak stanął na straży ochrony Matki Bożej Jezusa Chrystusa, nie poradzisz sobie. Nie poradzisz sobie. On jest w ogóle niesamowity. Ma poczucie humoru fajne. Pamiętam świadectwo pewnej dziewczyny, która mówiła, jak bardzo modliła się do świętego Józefa, bo ktoś jej powiedział, że jak będzie modlić się do świętego Józefa, to święty Józef załatwi jej bardzo fajnego męża. Myślę, że tutaj wiele jest dziewczyn, które wzdycha do tego księcia na białym koniu i jakoś on się nie pojawia. Ale modli się, żeby się pojawił. Święty Józef bardzo fajnie swata. Rzeczywiście, jak weźmiesz go jako swego osobistego bodyguarda, ochroniarza twojego życia, to nie dopuści żadnego kolesia, który będzie podejrzany, który może zrobić ci krzywdę. Więc warto wejść w taki układ ze świętym Józefem. Ta dziewczyna modliła się długo i się nikt nie pojawiał. W końcu była tak sfrustrowana, miała taką figurkę świętego Józefa. To było lato, okno otwarte z jej domu. Mieszkała w bloku, że wściekła się, powiedziała, to nic nie daje ta modlitwa do ciebie. Wzięła tą małą figurkę i wyrzuciła przez okno. I nagle słyszy, ała!
wybiega przerażona, patrzy, no i ta figurka trafiła jednego kolesia, który przechodził pod oknem. Krew się leje, ona przerażona, mówi, proszę pana, ja pana opatrzę, bardzo proszę, przepraszam. Gość przyszedł do niej do domu i tak go opatrzyła, że został jej mężem. Więc święty Józef ma poczucie humoru. Jest niesamowicie ojcowski, czuły jako tata. On dokładnie zna się na tym, jak wychowywać dzieci. Szczególnie synków. Pamiętam historię, którą opowiedziała mi pewna rodzina, jak mieszkając w domu, nagle słyszą jak to się nazywa, wiesz, jak się wchodzi do domu? Dzwonek. Słyszą dzwonek do drzwi. I wychodzą rodzice małego Piotrusia, kilkuletniego, tam 8 chyba lat miał Piotruś, czy 6 lat, jakoś tak. I za drzwiami stoi koleś z małym kotkiem. I ci rodzice tacy w szoku. O co kaman? Jaki kotek? O co tu chodzi? A ten facet z tym kotkiem mówi, że on poczuł bardzo konkretnie w swoim sercu, że ma tego kotka przynieść pod ten adres. Po prostu jakby mu się wyświetlił ten adres. Poczuł w sercu, że ma pod ten adres przynieść. Czy państwo chcecie kotka? Mówią, jakiego kotka? Co to w ogóle jest? No i wtedy mały Piotruś wychodzi z pokoju i mówi, to chyba przeze mnie. Dlaczego? No bo on, jak był w kościele, mama i tata nie widzieli, to on namalował taki mały obrazek, bo bardzo chciał mieć kotka i namalował obrazek z tym kotkiem, złożył go, jak mama i tata nie widzieli, to włożył pod figurę świętego Józefa. No rodzice tak słuchają, patrzą, okej, wszyscy zaczęli się uśmiechać. No dobra, wzięli tego kotka. No ale godzinę później znowu dzwonek do drzwi. Rodzice idą, a tam jakiś następny koleś z menażką i butelką mleka. Ale o co chodzi? A ten gość mówi tak, że on był w sklepie i poczuł w swoim sercu, że ma przynieść tej rodzinie, to jakiś tam sąsiad był, ich, że ma przynieść menażkę z butelką mleka. Ale po co nam menażka i butelka mleka? Na to wychodzi Piotruś już z kotkiem na rękach i mówi, że on na tym obrazku namalował jeszcze menażkę i butelkę mleka. Aż możecie sobie wyobrazić, jakie to jest urocze, jaki jest nasz Józef w akcji. Jest niesamowity. Z jednej strony milczący wojownik, ale tak wrażliwy ojciec, opiekun, ochroniarz, postrach duchów piekielnych. Kochani moi, na sam koniec bardzo bym chciał, żebyście w szczególny sposób w tym roku świętego Józefa pokochali go, zaprzyjaźnili się z nim. On ma niesamowite bogactwa, które przygotował dla was. Niesamowitą moc nieba do ochrony waszego życia. I tego duchowego, i tego fizycznego. Do ochrony waszego małżeństwa, waszej rodziny i waszego domu. Zaufajcie mu, a nie zawiedziecie się. Amen.